Cześć, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, i dzisiaj porozmawiamy sobie o zarządce areny, menedżerze areny. Jak zwał, tak zwał, tak czy inaczej, będzie to filmik, który myślę, że tłumaczy wszystko, co powinniście wiedzieć. Będzie oczywiście podzielony na rozdziały, więc każdy sobie obejrzy to, co akurat to, co go akurat interesuje, taki rozdział. No i przede wszystkim jest to dość nowa funkcja w gierce, jakby nie patrzeć. Fakt, faktem wyszła już kilka lat temu, natomiast ostatnio nie mamy za dużo nowych funkcji, jeżeli chodzi o Shakesa, więc to jest po po prostu jedna z nowszych funkcji, no i wydaje mi się, że jedna z gorszych funkcji, jeżeli chodzi o w ogóle tutaj jakiś zainwestowany czas w tego zarządce areny, jakieś zainwestowane grzybki, no to niestety to jest dość słaby feature, ale o nim również musimy nagrać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, zjeżdżajcie tam na dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy przypiętym komentarzu oraz opisie no i możecie również pisać komentarze bardziej już pod koniec, jeżeli czegoś nie zrozumiecie, jeżeli coś tam niejasno powiem, to oczywiście dopytujcie, chętnie Wam odpowiem właśnie w komentarzach. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać przede wszystkim w jakim celu zdobywamy runy i takie ogólne informacje o właśnie tym zarządcy areny. Przede wszystkim tak, żeby odlokować tutaj zarządca areny, to musimy mieć 105 level postaci. Gdy ten 105 level postaci sobie zdobędziemy, to zarządca areny nam się pojawia tutaj w naszej arenie po prostu. To jest druga zakładka, powiedzmy od góry pod karczmą, no i za Zanim mamy ten 105 level, to mamy tylko tą arenkę zwykłą, gdzie się bijemy za punkty doświadczenia, no a potem jak wbijemy 105 level, to albo dwa razy klikamy na tą arenę, albo tutaj sobie klikamy na tą monetkę w prawym dolnym rogu, no i wtedy się przełączamy do tego zarządca arenych. Co on nam daje przede wszystkim? On nam daje runki w itemach, tak zwane busty dość duże busty do naszej postaci jest to między innymi tutaj zobaczcie runa w broni ja mam na przykład teraz na tym paladynie obrażenia od ognia 27% dostajemy tutaj punkty życia plus 4% no i ogólnie tych runek jest dość dużo ja wyjaśnię wszystko jak działa w kolejnym powiedzmy rozdziale tego filmu natomiast to nam właśnie daje zarządca areny im mamy więcej tych run zdobytych tym mocniejsze te runki możemy dostać właśnie w itemkach oczywiście są jakieś maksy na przykład dla broni to jest maksymalnie 60 no ale tak jak mówię zbieramy te runy, kolekcjonujemy je i po prostu im ich więcej mamy tym lepsze itemki z lepszymi runami nam lecą, tutaj jeszcze muszę dodać że na zwykłych itemkach, czyli nie epickich, może nam polecieć tylko połowa maksymalnej runy na przykład nie wiem, w broni maksymalnie tak jak już powiedziałem mamy 60% no to w zwykłej broni może nam tylko maksymalnie polecieć 30%, możemy sobie włożyć jakąś większą runkę do zwykłej broni przy pomocy kowala tutaj mamy zamień runy, natomiast no mówię jak gdzieś szukamy jakiegoś itemku i będzie to itemek zwykły w zbrojowni czy coś, to maksymalnie połowa maksymalnej runy, czyli brońki nam będą lecieć tylko z 30%, a epickie brońki będą już lecieć tam 30 plus 35-40, no i maksymalnie 60% to też myślę, że warto powiedzieć. No i dobra, jak w ogóle działa ten zarząd areny, jest to bardzo podobny schemat do Gierek pokroju może ktoś grał, Adventure Capitalist, chociażby po prostu zdobywamy pieniążki, potem robimy reset tych. Runek, te runki, które zresetujemy, nam się pojawiają tutaj, w już posiadanych. No i generalnie, im więcej tych resetów zrobimy, im więcej tych runek, tak jakby zdobędziemy, tym nam, tym nam budynki więcej generują przychodów. No i po prostu się to coraz szybciej rozwija, tak jakby. Coraz więcej możemy tych budynków zbudować i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj w to jakoś szczegółowo wchodził. Będę wam tutaj mówił to, co musicie wiedzieć, żeby to dobrze rozbijać. A jak ktoś się bardziej zainteresuje, bo wiem, że są pasjonaci tego, tej funkcji. To po prostu gdzieś tam sobie na własną rękę poszukają bardziej szczegółowych informacji. No i jak widzicie, tutaj mamy ile mamy w tym momencie pieniążków, ile mamy w tym momencie runek, tu zresztą mamy napisane, że plus 5% dochodu z areny za każdą runę. Im więcej run zdobędziesz w menedżerze areny, tym potężniejsze będą Twoje czary runiczne. To co już powiedziałem, tutaj mamy mnożnik, ile chcemy danej atrakcji kupić, na przykład jak ja mam ustawione 100, to od razu nam się kupuje zobaczcie, na przykład plus 100 siedziska, więc tak to działa, te mnożniki są różne, można też ustawić max, żeby wydać całą kaskę, jaką akurat posiadamy no i wszystko, nie? Jeżeli od o to chodzi, to wszystko. No i tu mamy ofiarę. Ofiary, czyli ile runek już zebraliśmy, i jak klikniemy tą ofiarę, to one nam przechodzą do naszych już posiadanych runek, czyli tutaj do tej lewej strony. Jeżeli chodzi o kupca, to będzie mu poświęcony osobny rozdział, bo to jest też dość istotna sprawa w tej arenie, w tym zarządce areny, więc tutaj to pominiemy na razie. No i jeszcze jedna ważna informacja: jak zdobędziemy tysiąc run już posiadanych tutaj po lewej stronie, to możemy znaleźć coś takiego jak Stojak. Co to jest Stojak? Stojak to jest. Po prostu taka nasza, jakby szafa, dodatkowa, że tak powiem, na itemki. Sto, jak w domyśle, jest po to, żeby trzymać na nim itemki, tak zwane do awki, czyli takie, które mają runy. Które no, zakładamy robiąc awkę, czyli robiąc tutaj misję w karczmie. To jest przede wszystkim, jak wam tutaj pokażę, premia do PD plus 3%, jak widzicie, ja mam. W ogóle runki się mogą stakować, ale do tego też zaraz przejdę. Maksymalnie można mieć 10%, więc ja tutaj mam lewą stronę premię do PD, no a prawą stronę mam premię do złota plus 13%, plus 12%, plus 13% i tak dalej. No i tu możemy mieć maksymalnie 50%. I po prostu tym jednym guziczkiem, który mamy tutaj, jak już mamy ten stojak w lewym górnym rogu, możemy sobie szybko wymienić te itemki, zrobić awkę i potem wymienić na swoje główne, i to jest jak najbardziej okej. Okay. Potem, jak już mamy wszystkie runki w swoim głównym eku, no to ten stojak, tak jak mówię, służy jako taka dodatkowa szafa. Jak ten stojak zdobyć, on nam leci w zbrojowni. Jak mamy już te tysiąc runek, minimum tysiąc runek, to wtedy pojawia nam się szansa, że ten stojaczek zdobędziemy właśnie w zbrojowni. No i wiadomo, jak ktoś sobie chce wydać grzybki, no to sobie roluje tą zbrojownię, klika tutaj nowy towar i dzięki temu ma szansę, że ten stojak mu poleci, a jak ktoś nie chce na to grzybów wydawać, to po prostu czeka, codziennie o północy się odświeża tutaj sklepik, no i prędzej czy później o tej północy, przy nowym odświeżeniu sklepu, ten stojaczek mu poleci. No i dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje na szybko, jak to działa. Teraz możemy sobie przejść do drugiego rozdziału, mianowicie jakie są bonusy od tych run, i jak dokładnie one działają. Tutaj wam zaraz pokażę wszystkie, powiem wam jakie są maksy, jak one tak jak mówię działają, i tak i tak dalej i tak dalej. Dobrze, więc tak, przede wszystkim zachęcam was do zajrzenia w przypięty komentarz i w pierwszy link w tym przypiętym komentarzu, bo to jest taka tabelka, która nam bardzo tutaj pomaga. Ja wam pokażę tylko część tej tabeli. W tym momencie ona się wyświetla na ekranie. Zrobiłem sobie screena, żeby wam tylko powiedzieć jak to mniej więcej jest pokazane. No i zobaczcie, mamy tutaj od lewej strony, że tak powiem, no, mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. To jest tak zwane E. Jak mamy na przykład 1000 run, to jest po angielsku 1000, no ale chyba każdy wie o co chodzi, można sobie przetłumaczyć. Jak mamy 1000 run, to mamy 1000 run dokładnie, to mamy, no i tam od 1 do 9, o, może tak, to mamy E3. Jak potem wskoczymy na 10 tysięcy run, to mamy E4. Potem jak wskoczymy na 100 tysięcy run i tam wiadomo, 200, 300, 400 aż do miliona, to mamy E5. Potem jak mamy 1, milion, od 1 do 9 znowu to E6, no i to jest tak jakby fajnie pokazane w tej tabelce, zachęcam do tego linku, tam sobie wszystko prześledzicie zresztą to mamy też tutaj w, tym, w tej trzeciej kolumnie powiedzmy mamy 1E plus 0,3 to się w skrócie mówi E3 mówi się E4, E5, to jest taki skrót po prostu w zależności ile teraz macie runek, można sobie zawsze w tą tabelkę wejść, można sobie sprawdzić jakie w tym momencie możemy maksymalnie runy dostać mając tyle i tyle runek jakie mamy E, na jakim siedzimy to też jest dość istotne, dlatego że jak yy, powiedzmy... No, jakieś tam mamy boosty na poszczególnych breakpointach, na przykład E70 to jest bardzo duży boost, i od E70 do S100 nam bardzo szybko ta ręka już zapiernicza. No to wtedy warto jest wiedzieć, kiedy to się wydarzy, bo E70 to jest chyba taki jeden główny boost. Tam jakoś na E45 albo E50 coś takiego. Mamy znowu taki moment, gdzie ta ręka bardzo mocno zwalnia, bardzo to idzie mozolnie, więc no mówię, to warto wiedzieć i to jest naprawdę fajny feature do pomocy. No, i jak widzicie, mamy tutaj na górze, ile możemy mieć maksymalnie co niektórych runek. Możemy mieć elemental damage, czyli to są po prostu obrażenia od broni. Tam mamy bodajże ogień, zimno i chyba błyskawice. Mamy napisane maksymalnie 60%, i ile na danym etapie runek możemy mieć. Czyli jak mamy 1000, tylko to możemy mieć maksymalnie 2%. Możemy znaleźć tam gdzieś w sklepie. Jak mamy powiedzmy. 10 tysięcy to możemy mieć 3%, potem dopiero na 1 milionie 4% i tak dalej, i tak dalej, aż do tego maksa do 60%. Tak jak Wam powiedziałem, im więcej tych runek, tym możemy mocniejsze runki znaleźć. I pamiętajcie tutaj, jeżeli chodzi o do tej połowy maksa, czyli jeżeli chodzi o broń to do 30%, to te 2, 3, 4, 5, 6% możecie znaleźć również na zwykłych broniach. Dopiero jak już będziecie ponad tą 30% to wtedy się pojawia problem, no bo wtedy do 30% znajdziecie na zwykłych broniach, a ponad 30% tylko na itemkach epickich, więc na początku nie ma z tym problemu, można sobie łatwo te runki znaleźć, no a potem już trzeba się, że tak powiem, no trzeba szukać epików po prostu. Kolejna szansa to mamy szansę na epiki, może być zwiększona maksymalnie 50%, no i to działa w misjach i to działa chyba w sklepie, w lochach to nie działa, w lochach jest stała szansa, natomiast to jest plus 50% jak mamy już maksa, no i tak samo mamy pokazane, to jest mówię, bardzo przycięte, żeby wam tutaj tylko pokazać. Natomiast... Yy jeżeli chodzi o właśnie tą tabelkę no to macie link tak jak już powiedziałem w piętym komentarzu tam sobie wszystko można ładnie prześledzić szanse na epiki możemy mieć maksymalnie 50% z tym że jak załóżmy szansę na epiki wynosi nie wiem normalnie 1% żeby epik znaleźć w sklepie no to z tym będzie wynosiło 1,5% więc to nie jest tak że nam daje ogromnego boosta nie wiadomo jakiego tylko po prostu delikatnie zwiększa tą szansę bazową którą już mamy no i dobra tu myślę że no też w zależności od ilości run możemy znaleźć 2% potem 3 potem 4 no i maksymalnie 50 Mamy bonus do golda, to jest maksymalnie 50% no i to jest właśnie jeżeli chodzi o kudawki ja to Wam jeszcze pokażę w praktyce no ale tak jak mówię To musimy mieć koniecznie Musimy to jak najszybciej skompletować jeżeli chodzi o kudawki Bo to nam daje z misji plus 50% więcej złota, więc dość sporo potem mamy pojedynczą odporność. Pojedyncza odporność może być albo na zimno, albo na właśnie błyskawice, albo na ogień No i to po prostu działa tak, że jeżeli nie wiem, mamy przeciwnika, który w swojej broni ma obrażenie od zimna 60%, a my mamy 75% odporności na to zimno, to wtedy bije nam zdecydowanie mniej obrażeń, to jest jakby logiczne są też niektóre lochy, które już biją z takimi obrażeniami jak tam bordajże, nordycy bogowie, to zresztą mamy pokazane, ale to mówię, to zaraz przejdę chcę Wam tu na szybko przelecieć, mamy też maksymalną, taką łączną odporność tak zwaną i po prostu to jest lepsze, nie, bo tak jak musimy tą pojedynczą odporność, żeby mieć maksa, to musimy znaleźć odporność na zimno, 7, no dobrze 75%, odporność na ogień 75%, odporność na błyskawice 75%, tak tutaj wystarczy, że znajdziemy łączną odporność w 3 razy po 25%, bo tak jak mówię, to się stakuje no i już mamy wszystko, już mamy tego maksa, mamy na wszystko po 75% i mamy to z głowy dalej są punkty życia maksymalnie 15% to też jest bardzo fajne, dlatego że to nam zwiększa po prostu nasze punkty życia o te 15%, to też daje fajnego busta w lochach. Potem mamy bonus do expa, bonus do PD maksymalnie 10% i to jest druga runka, którą należy mieć w tym ekudawki razem z tym bonusem do złota, no bo dostajemy po prostu 10% więcej tego expa. No i na koniec mamy ulepszoną jakość przedmiotu, maksymalnie może być plus +5 i to nam działa tak jakbyśmy mieli yy, dodatkową aurę, czyli załóżmy mamy aurę 30 w kiblu, jak pewnie wiecie, no to każdy poziom kibla, każda aura w górę daje nam tam lepsze itemki. No i jak mamy maksymalną aurę, powiedzmy 66, bo to jest maksymalna i mamy te runki założone, to to się tak jakby stakuje i mamy ponad tą maksymalną Aurę, więc 66 plus 5 mamy 71 no i no to po prostu nam daje lepsze itemki tam jak lecą jakieś epiki to nam lecą więcej stad nam dają jak tą ulepszoną jakość przedmiotu mamy założoną tak samo to fajnie działa na średnich obrażeniach w broni bo to też je bardzo fajnie boostuje. Więc tak jak mówię no takie powiedzmy runki mamy no i dobra, teraz wam to wszystko może pokażę w praktyce i jeszcze raz na spokojnie omówię. polecam tamtą stronkę raz jeszcze, bo naprawdę pomaga, przejdziemy sobie może na Magusia bo ja na Magusiu jak widzicie mam już zarządca areny skończonego, tak to wygląda jak się go całkiem skończy to jest naprawdę długa droga do czego też zaraz przejdziemy no i jakie ja tutaj mam runki po kolei punkty życia plus 15% i jak najedziemy sobie na punkty życia to mamy plus 15% bonus z run. Bardzo ważna runa, bardzo ważne, żeby jak najszybciej ją zdobyć jak tylko możemy, żeby tutaj lepiej nam lochy szły i tak dalej. I od razu mówię, że te runki można stakować, co już chyba powiedziałem Czyli na przykład jak nie możemy jeszcze znaleźć od razu w jednym itemku 15% to możemy sobie na przykład, nie wiem, 3 razy po 5%, wtedy w trzech itemkach po 5%, wtedy mamy łącznie 15% no i to nam również działa, to również będzie ok. Więc no mówię jak na początku nie mamy jeszcze tych maksymalnych runek, troszkę nam zejdzie, żeby one nam leciały, to można sobie to tak po prostu stakować, i tak to działa chyba ze wszystkimi runami. Oczywiście do tego maksa, nie? Bo, jak na przykład, nie wiem, w każdym itemku sobie damy po 5% tych punktów życia, no to to będzie strata, bo i tak nam się będzie liczyć to 15%, czyli ten max Punkty życia działają również na pachołki, i tutaj też polecam, jak widzicie. Tym pachołkom sobie te punkty życia, no, wyposażyć te pachołki w te punkty życia, bo to też działa. To jest jedna z tak naprawdę, no, trzech runek, powiedzmy, która działa również na pachołki. Dalej mamy tą ulepszoną jakość przedmiotu, tak jak powiedziałem, ja w tym momencie na Magusiu mam aureę 44. No, to teraz to działa także i temki mi lecą, jakbym miał aureę 49. To też można stakować, można sobie 5 itemków po ulepszoną jakość plus 1 ulepszyć, i też będziemy mieli łącznie 5 i, no, i też to po prostu działa. Tu już może nie będę do tego mówił za każdym razem, bo to jest raczej logiczne, ale staram się to wszystko wam wytłumaczyć tak, jak powinienem, żebyście wszystko kumali. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy tą łączną odporność. O co chodzi z łączną odpornością? Tak jak powiedziałem, ją mam na trzech itemkach. Mam ją w rękawicach, mam ją tutaj w naszyjniku i mam ją również w pasku. Łącznie nam daje 75%, dają te trzy itemki, to jest max i jakby mamy, no tak jak powiedziałem, jak ktoś na przykład na ręce bije nas, po powiedzmy obrażenia od ognia 60%, to my mamy na ten ogień 75% odporności i po prostu... On nam dzięki temu bije mniej. To też robi naprawdę robotę. Jeżeli chodzi o PvP, to oczywiście to działa tylko na żywioły, którymi biją nasi przeciwnicy, które mają w broni z tych runek. Natomiast jeżeli chodzi o lochy, to mamy tutaj. O, zobaczcie, na przykład Cerbera. I zobaczcie, Cerber ma tutaj pokazane w lewym dolnym rogu, że zadaje obrażenia od ognia i jest odporny na ogień. Więc w niektórych lochach to też działa, natomiast nie we wszystkich. Jak widzicie, tutaj na przykład w górze popiołów nie mamy żadnej odporności, więc no, nasza runka na nich działa, powiedzmy. Zmy, natomiast oni nas nie biją żadnym żywiołem. No i w sumie w większości lochów tak jest, ale tak jak mówiłem, nordycy bogowie, tutaj mamy obrażenie od zimna, tak samo góra Olimp, też chyba w Helewej czyli w tym evencie gildyjnym, też tam mają jakieś odporności na niektóre żywioły i biją jakimiś żywiołami. No ja nigdy się pod to jakoś bardzo nie ustawiam, natomiast jak ktoś ma jakiegoś bloka, chce spróbować go pokonać, pocisnąć, to może się uzbroić tak, żeby sobie runkę założyć pod jakiś żywioł, na który ten loch nie jest odporny i jednocześnie założyć sobie Odporności na, powiedzmy, to czym on bije, no i wtedy może mu jakoś ten loszek pójdzie, nie? Więc to głównie o to chodzi można mieć albo tak jak powiedziałem 3 razy łączną odporność po 25% albo można mieć odporność na zimno 75% odporność na błyskawice 75% i odporność na ogień 75% i to działa dokładnie tak samo no ale ja zawsze preferuję łączną odporność dalej premia do, do złota plus 50% za zadanie tak jak mamy napisane dostajemy 50% więcej golda yy, z misji w Karszmie więc to też jest warto mieć yy, no i jak najedziecie na przykład na misję w Karszmie to też wam to piszę, że macie ten bonus obrażenia od jakiegoś żywiołu w broni, to po prostu bijemy plus 60% tych obrażeń tej broni, to jest bardzo, no że tak powiem, bardzo ważne, to bardzo dużo daje, jak na przykład mamy runkę 30%, zrobimy sobie już maksy, mamy 60%, to na lochy, na które mieliśmy na tej 30%, nie wiem, 0,10%, 0,15%, to nagle nam rośnie po 3, 4, 5% i w górę, więc ta runka w broni jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. Dalej, szansa na epickie przedmioty plus 50%, to co już Tłumaczyłem, jak mamy na przykład na zdobycie, nie wiem, epika z misji albo ze sklepu 1%, to z tą runką mamy plus 1,5%. Jak, no to nie jest jakieś takie istotne, wiadomo. Najważniejsze runki to jest punkty życia w naszym głównym eku i ewentualnie tak na początku, mówię, jak ktoś dopiero zaczyna z tym zarządcą areny no to punkty życia żeby mieć maks w naszym głównym eku no i tutaj u pachołków jakaś runka w broni wiadomo im lepsza tym no, im lepsza tym lepiej po prostu no a jeżeli chodzi o eku awki na tym stojaku no to wiadomo żeby sobie uzbierać żeby mieć łącznie właśnie 50% tego złota i 10% tego PD, więc to są takie najważniejsze no ale jak ktoś już ma tą ma rękę bardzo rozwiniętą jak ktoś już może te maksymalne runki znaleźć to można sobie to co ja mam tutaj wszystko w jednym eku ogarnąć i wtedy już nie musicie pamiętać o zmianie tego EQ. Przedrobienie mawki, no i macie wszystko w jednym, że tak powiem. Tu mamy premię do PD-10%, no to tak samo do misji. No, i tu mamy te łączne odporności, to już powiedziałem. Co mogę więcej dodać, jeżeli chodzi o premię do PD i premię do złota, to jakby generuje nam się dopiero, gdy mamy te, to EQ założone. Czyli powiedzmy, jeżeli założycie sobie to EQ przed północą, to jak macie nową misję po północy, zresetuje wam się ta awka w karczmie, czyli awanturniczość. To wtedy, jak będziecie to mieli przed tym resetem założone, czyli tak jak ja mam teraz cały czas, to od razu te nowe misje po północy wam się wygenerują z tym bon Bonusem. Natomiast jeżeli będziecie mieli to na stojaku, to misje Wam się wygenerują zwykłe i dopiero jak założycie to EQ ze stojaka, jak zrobicie jedną misję, to wtedy kolejna będzie właśnie z tymi bonusami do złota i do PD. Więc warto o tym pamiętać, warto sobie zakładać przed północą albo sobie po prostu to jakoś, jak już macie więcej runek, to wrzucić w to główne EQ, żeby się już tym nie bawić, żeby po prostu mieć to wszystko w jednym. No i chyba tyle, chyba tyle tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze działa na pachołki oprócz punktów życia, no to Wiadomo, pachołki w broni też mają jakieś obrażenia od żywiołu, no i jeszcze pachołki mogą mieć łączne odporności. Tutaj w ogóle mamy napisane, zobaczcie, jak ja mam tu trzy razy łączną 25%, to mam napisane, że mam na ogień, na zimno i na błyskawicę plus 75% odporności. No i pachołki mają te punkty życia, pachołki mają tą odporność i pachołki mają również coś tam w broni. Nic innego na nie nie działa, że tak powiem runki można stakować, to co już powiedziałem wiadomo, no w broni nie zestakujemy, natomiast jeżeli chodzi o jakieś punkty życia to możemy mieć 3 itemki po 5%, jeżeli chodzi o jakieś premie do złota to możemy mieć 4 itemki po 13% i wtedy nam wyjdzie łącznie ponad 50% więc no będziemy mieli tego maxa, bo max to jest 50 jak mamy tutaj ulepszoną jakość przedmiotu to możemy mieć 5 itemków plus 1 i wtedy nam łącznie daje 5 to jest max, więc no, no myślę, że to jest logiczne nie? myślę, że na początku jak jeszcze nie możemy mieć w jednym itemku maksymalnej runki, to może być to bardzo, ale to bardzo przydatne, żeby je sobie tak, wiecie, stakować, mieszać tymi runami. Runy można też wymieniać u kowala. To niestety jest kosztowne, bo kosztuje 20 grzybów. No ale jak ktoś jest grzybiarzem, to. Może sobie na to pozwolić. Dobra, chyba to obowiem bardzo dobrze, bardzo wyczerpująco, tak się przynajmniej staram. Możemy teraz lecieć do kolejnego rozdziału. Teraz jak ulepszać i resetować zarządce areny, bo to jest pewnie bardzo istotne, dużo osób mnie o to pyta, i tutaj przede wszystkim przychodzę do Was z pewną grafiką, a dokładniej z tym. Zobaczcie, teraz sobie robicie tego screena, robicie sobie, nie wiem, yy, no przepisywać to raczej nie będziecie, ale głównie zróbcie sobie screena, to jest. Yy, tu jest pokazane, jak ulepszać ten wszystkie atrakcje to jest po angielsku, no ale myślę, że każdy rozumie o co chodzi, mamy tak zwane breakpointy, to mamy napisane na górze takie breakpointy, które nam tam przyspieszają budowę ogólnie danej atrakcji to ile, w sensie no przyspieszają przychód z tej atrakcji powiedzmy to takie breakpointy są na 25 na 50, potem 100 250, 500, 1000 2500, 5000 10 i 10000 no i wiadomo, na początku budujemy sobie na przykład siedzisko do 25 potem od razu siedzisko do 50 potem popcorn do 25 i tak dalej i tak dalej i lecimy według tego schematu. Jak już mamy wszystko na 2,5 tysiąca, tak jak mamy pokazane tutaj, to potem sobie lecimy wszystko do 5 tysięcy, też zaczynamy od siedziska, kończymy na toalecie, no i po prostu potem do 10 tysięcy i tyle, nie? To jest jakby logiczne, jak widzicie ja teraz na tym swoim EU1 jestem na etapie, gdzie wszystko lecę już do 5 tysięcy, mam tu ustawione, żeby ulepszać na stówkę, no i po prostu cyk, 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 jeden po drugim, jak widzicie wiadomo Domu. Siedzisko mogę ulepszyć najbardziej, bo jest tak jakby najtańsze no i potem im dalej tym mogę tych ulepszeń mniej zrobić, ale tak to sobie rozbijam teraz będę siedzisko miał no powiedzmy za jakiś czas na 5000, potem popcorn na 5, no aż dojdę do toalet na 5, no i potem do dyszki i tak to wygląda. Jak zaczynacie, jak dopiero co odblokowaliście zarządcę areny i tak dalej to polecam iść według tego schematu jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o pierwszy reset jak dopiero co odblokowaliś te, odblokowaliście tego zarządcę areny to polecam go zrobić jak tutaj uzbieracie w ofierze 20 runek 20 runek zbieracie i po prostu robicie reset, tutaj wam przeskakuje, chyba zaczynacie z jedną runą, jak się nie mylę, więc będziecie mieli 21 no i jak robić kolejne resety, bo to też dużo osób może pytać wiadomo jak zrobicie sobie reset to tutaj wszystko wam się resetuje macie znowu budynek na pierwszym poziomie i wszystko od nowa rozbijacie i macie więcej tych runek, to co już powiedziałem na początku, tym szybciej możecie, tym macie więcej wam atrakcje, generują pieniążków, szybciej sobie tutaj możecie wszystko rozwijać, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc mówię, pierwszy reset, jak dopiero co zaczynacie przygodę z zarządcą, robicie sobie na 20 runkach i potem podwajacie, czyli jeżeli macie tutaj 21 runek po tym pierwszym resecie to potem kolejny reset robicie sobie jak tutaj po prawej stronie znowu będzie 21 runek łącznie będziecie mieli tam bodajże 42 runki, wiadomo no to nie trzeba dokładnie co od linijki, ale plus minus yy, ważne jest żeby pierwszy reset zrobić na 20 przynajmniej runach może być troszkę więcej, nie może być mniej, to jest bardzo ważne żebyście tu uzbierali 20 runek i dopiero ten reset zrobili chyba że jesteście grzybiarzem, ale to będzie w rozdziale o kupcu yy, więc mówię, potem macie na przykład te runki tutaj 42, czekacie aż wam się ofiara uzbiera 42, no i znowu robicie reset i tak w kółko. Jak po prostu po prawej stronie będziecie mieli tyle samo runek co po lewej, to wtedy robicie reset albo mniej więcej tyle samo. Tak to wygląda na początku. Jak dopiero zaczynacie zabawę z tym zarządcą areny, to taki po prostu, yy, no taki rozwój jest, wydaje mi się najlepszy i będzie dla Was najbardziej opłacalny. No i oczywiście, jak zrobicie reset, to po raz kolejny pokazuję, lecicie według tego schematu i wszystko jest pięknie. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi o to ulepszanie. Co później? Bo na początku sobie można tak lecieć, natomiast jak będziecie mieli już tutaj toaletę na poziomie 1000, jak widzicie, ja teraz mam 3200, no a Wy jak będziecie mieć na 1000, nawet tam czytałem, że nawet na 500, jak już będzie ten budynek toalety, czytałem, atrakcja toalety tak zwana, to wtedy bardzo yy, ważnym jest, żeby zmienić ten schemat resetowania. Na początku lecicie tak jak powiedziałem, po, prawej macie, po lewej macie 100, po prawej macie 100, robicie reset. Potem po prawej macie 200, tu też macie 200, no to znowu robicie reset i tak w kółko. Jak będziecie mieć powiedzmy już ten 1000 na tej toalecie, czyli jak będziecie ją sobie ulepszać do tego breakpointa tak zwanego na 1000, to wtedy najlepiej jest zrobić reset co jeden cykl toalety, ewentualnie co dwa cykle toalety. Jak widzicie tutaj mamy napisane ile dany cykl trwa, mamy też paseczek, który nam się zapełnia. Ja w tym momencie toaletę mamy co 30 powiedzmy 8 minut niecałe. Ten cykl mi się zrobi, tak zwany, no i ja, jakbym chciał robić książkowo od liniki, to co ten jeden cykl, powinienem to resetować, dlatego że w ogóle toaleta to jest chyba jeden z najważniejszych budynków. Toaleta odpowiada za większość przychodu, jaki tutaj dostajemy w tym zarządcy areny i to jest bardzo ważny budynek, dlatego też jak będzie rozdział o kupcu, to też troszkę o niej tutaj powiem. Natomiast, jak już macie tą toaletę na 1000, to wtedy co jeden, czyli według tutaj mojego czasu, co około 38 minut, ewentualnie co dwa, czyli tam powiedzmy co około nie wiem, półtorej godzinki, czy coś takiego, co jeden, co dwa cykle powinienem ten reset robić. No ja tak nie robię, bo nikt mi się nie chce, nie mam czasu. Ja robię w tym momencie, na przykład u 1 y, rano i wieczorem, y, ten jakby reset. Y, no i tyle, natomiast no wiecie, książkowo, jak ktoś ma czas, jak ktoś chce się bawić, jak ktoś chce przede wszystkim jak najszybciej rozwinąć tego zarządcę to powinien co jeden, co dwa cykle, ten resecik już sobie robić, jak toaleta wybije na 1000, to jest bardzo ważne. Bo zanim będziecie mieć tą toaletę na 1000, to robicie tak jak powiedziałem wcześniej. Tutaj jak sobie klikniecie, to macie odliczanie, ile wam jeszcze zostało, żeby wam się dany cykl skończył, to może komuś pomóc. No i chyba wszystko, nie? Chyba wszystko, jeżeli chodzi o to ulepszanie. Myślę, że nie jest to skomplikowane. Z tą graficzką raczej no powiedziałem to, co powiedzieć powinienem. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Dobrze, lecimy teraz dalej. Teraz sobie lecimy dalej i mamy ostatni rozdział w tym filmie, czyli wszystko o kupcu, bo jak pewnie widzicie, mamy tutaj coś takiego jak kupca. Ten kupiec, mamy do niego odliczanie, on się pojawia co 20 godzin na koncie. No i on nam pokazuje oferty. Oferty, Czyli coś, dzięki czemu możemy atrakcje swoje ulepszyć. Możemy je przyspieszyć, możemy je ozłocić i możemy je potem, jak już mamy wszystko przyspieszone i ozłocone, możemy je również oplatynić, że tak powiem. Czyli zrobić po prostu platynowe. No i dokładnie. Kupiec jest 120 godzin na naszym koncie więc można sobie łatwo policzyć, że jeżeli chcemy wyciskać maksa z tego kupca, to co 20 godzin powinniśmy się logować, powinniśmy ustawić budziki, jak ktoś chce tryhardować i tak dalej, żeby tego kupca co 20 godzin sprawdzać, bo wtedy tygodniowo zamiast 7 kupców, tak jakbyście na przykład nie wiem, codziennie rano się logowali na konto i tego kupca sprawdzali, zamiast w tygodniu 7 kupców to zrobicie 8. Wiem, że to brzmi troszkę abstrakcyjnie, żeby budziki ustawiać yy, pod, na potrzeby gierki przeglądarkowej, ale no różnie to bywa, ja na przykład na początku serwera robię tak, że budziki ustawiam, żeby tych kupców nie przegapić żeby tu jak najszybciej tą arenkę ulepszyć więc no mówię, jak ktoś chce nie jakoś bardzo tryhardować to może codziennie rano sobie sprawdzać tego kupca, jak się zaloguje na konto, a jak ktoś chce bardzo tryhardować to co 20 godzinek ten kupiec... Powinien tutaj być sprawdzany, bo wtedy w tygodniu zyskujemy jednego dodatkowego. No i dobrze, co w ogóle ten kupiec nam oferuje? Tak, jak już powiedziałem, oferuje nam yy, ulepszenia naszych atrakcji. Jest to ozłocenie, które nam bodajże. Yy, tu już nigdy nie jestem pewien, bo to no, nie robi zbyt dużej różnicy jak dla mnie. Ale ozłocenie bodajże daje dwa razy więcej. Przychodów, które dana atrakcja gwarantuje, przyspieszenie daje bodajże to, że dwa razy szybciej ta atrakcja nam się robi. No i mamy jeszcze platynę, czyli ona, tak jakby chyba, również daje, że po prostu więcej dostajemy tego wszystkiego, nie? To platyna to jest takie chyba połączenie ozłocenia i przyspieszenia, ale nie wiem, nigdy się tym jakoś nie interesowałem. To też, jakby dla Was nie jest istotne, chyba za bardzo co to daje. Mówię, jak ktoś kogoś to interesuje, to sobie tam znajdzie pewnie gdzieś w internecie informacje na ten temat. Nigdy się. Się na, ty, na no nie zastanawiałem, że tak powiem. Po prostu jak ktoś grzybi, jak ktoś chce jak najszybciej to ma rękę zrobić, no to kupuje wszystko. Tak generalnie to działa. No i właśnie, to są trzy rzeczy, które ten kupiec daje i jeszcze oprócz tego daje tak zwane skipy, czyli klepsydry Dzięki którym skipujemy czas w tym zarządcy areny. On tam daje bodajże skipa na jeden dzień chyba za 15 grzybków, na 3 dni chyba za 20 grzybków i na 7 dni, czyli na tydzień za 25 grzybków i te skipy na siedmiodniowe są tylko i wyłącznie nam bardzo potrzebne. To jest bardzo istotne. Tych mniejszych nie ma sensu kupować, nie opłaca się. Jak już ktoś kupuje skipy, to po prostu powinien to powinien kupować te, które kosztują 25 grzyba, czyli te siedmiodniowe. No i dobrze, jak jeszcze tutaj działa mechanika kupca? Zanim powiem o co chodzi z tymi ulepszeniami, jak to robić i tak dalej, mechanika kupca działa tak, że pojawia się on co 20 godzin i jest przez dwie godzinki. Czyli przez dwie godzinki mamy go dostępnego, przez dwie godzinki możemy kupić od niego jakąś ofertę. No i jak przez te dwie godziny nie kupimy nic, to on wtedy jakby nam znika no i go tracimy. Jeżeli chodzi jeszcze o to kiedy on się pojawia, to musimy być zalogowani na koncie. Jeżeli jesteśmy zalogowani na koncie, gdzieś tam, nie wiem, mamy Shakes'a w tle, na telefonie powiedzmy, gdzieś tam na komputerze mamy go w tle, jesteśmy zalogowani na koncie, to on nam wtedy wyskakuje i zaczyna lecieć ten timer dwóch godzin, kiedy on jest dostępny. I od razu tutaj powiem, że 20 godzin liczy się nie od tego, jak te, u tego kupca coś kupimy, czy jak ten kupiec nam zniknie po tych dwóch godzinach, tylko to się liczy od razu od momentu pojawienia się tego kupca. Więc musicie pamiętać, żeby jak zależy Wam na, kupcu to po prostu nie zostawiać szeiksa w tle nic takiego nie robić nie zostać na telefonie w tle bo też mi się to wielokrotnie zdarzyło bo ten kupiec wam może przepaść zwłaszcza tam gdzieś w nocy no a jak nie jesteście zalogowani na koncie i przyjdzie czas na tego kupca to on po prostu na was czeka on na was czeka i dopiero gdy się na to konto zalogujecie to wtedy zaczynają lecieć te dwie godzinki tak to ogólnie wygląda. Myślę, że jako tako wytłumaczyłem, jak on ogólnie działa, chociaż to jest, no, dla niektórych może to być dość skomplikowane. No i dobra, teraz tak, jak tego zarządcę robimy, jeżeli chodzi o graczy free-to-play, jeżeli chodzi o graczy eko i o graczy pay-to-win. Jeżeli chodzi o schemat ulepszania, to jest dosłownie taki sam, więc tutaj nie będę nic mówił, tu się można cofnąć do poprzedniego rozdziału. Natomiast kupno ulepszeń. Jeżeli kupicie ulepszenie, ile one kosztują grzybków i tak dalej, zaraz przejdę. Jeżeli jeżeli kupicie ulepszenie na daną atrakcję, to ona to ulepszenie zostaje. To też jest bardzo ważne. Nawet jak tutaj zrobicie ofiarę, jak wam tutaj powiedzmy, no się to wszystko zresetuje, od nowa będziecie to ulepszać, to generalnie jak już sobie kupicie na przykład nie wiem przyspieszenie na parking czy ozłocenie na parking to wtedy ta, ten parking już zostaje przyspieszony czy ozłocony. Tego nie tracicie, żeby tutaj była jasność. Ile kosztują ulepszenia? To jest bardzo drogie. To jest, no mówię, a ręka to jest jedna z najdroższych rzeczy. Mianowicie tak, pierwsze ulepszenie jakie chcecie kupić będzie to przyspieszenie albo ozłocenie, kosztuje 25 grzybów i każdy kolejny kosztuje o 25 grzybów więcej kończy się to, że tak powiem na 200 grzybach, czyli mamy pierwsze za 25, potem 50, 75, 100 i tak dalej, no i potem najdroższe kosztuje 200 grzybków i już każde kolejne 200, na tych 200 grzybach to się zatrzymuje. No i właśnie, żeby tutaj sobie całą arenkę przyspieszyć i ozłocić, czyli do, każde, do każdej atrakcji kupić po dwa te ulepszenia, to musimy wydać 3300 grzybów. To jest bardzo dużo, zaraz oczywiście powiem, bo jak jesteście grzybiarzem, no to to robicie, arenka jest bardzo ważna, bardzo ważne, żeby tutaj jak najszybciej to wszystko zrobić, żeby dostać jak najmocniejsze runy. Więc, jak jesteście grzybiarzem, to to wszystko robicie. No i teraz, tak jak już macie wszystko ozłocone i przyspieszone to potem jeszcze są platyny. Platyny kosztują każda, bo to mówię, musicie mieć wszystkie te ulepszenia na każdą atrakcję wykupione i dopiero u tego kupca wam się pojawiają te ulepszenia platynowe. Każda platyna kosztuje 100 grzybów, więc to jest dodatkowe 1000 grzybów, żeby tutaj wszystko sobie oplatynić, że tak powiem. Czyli łącznie wydajemy 4300 grzybków, żeby mieć wszystko ulepszone na maksa. No i potem jak już te ulepszenia mamy, że tak powiem, kupione to interesują nas skipy, bo ludzie skipy też kupują w ogóle jak jesteście grzybiarzem, to schemat jest bardzo prosty. Jak jesteście grzybiarzem, to najbardziej was interesują ulepszenia. Dopiero jak ten kupiec wam nie oferuje żadnego ulepszenia, bo może się tak zdarzyć, że na przykład, nie wiem brakuje wam jeszcze ulepszeń do pięciu atrakcji, a nagle kupiec wam wyskakuje z samymi skipami, nie? z samymi klepsydrami tak zwanymi no to wtedy musicie wziąć tą klepsydrę siedmiodniową. Natomiast jak jesteście grzybiarzem, to na początku chcecie jak najszybciej wszystko ulepszyć. Potem, jak najszybciej, jeszcze wszystko oplatynić i dopiero potem kupować te skipy siedmiodniowe, żeby to było na tych ulepszonych atrakcjach. Także pamiętajcie, jako grzybiarz, priorytetem są ulepszenia: najpierw złote, potem, no w sensie najpierw ozłocenie i przyspieszenie, potem. Tak jak mówię, platyny i dopiero te skipy. Chyba, że kupiec wam nic innego nie zaoferuje, to wtedy musicie kupić skipa siedmiodniowego, nie macie wyjścia. To jako grzybiarz, więc no mówię 4000 grzybów na same ulepszenia, potem jeszcze na te skipy. No myślę, że też sporo tych grzybów zanim tym maxy zdobędziecie, tak zwane. Yy, też bardzo dużo grzybków na to idzie. Yy, więc no jeżeli o to chodzi, to jest to dość ciężkie. Nie ma co oszukiwać, nie tyle co w sensie ciężkie też, bo bardzo czasochłonne, no ale też bardzo grzybożerne. Jeżeli jesteście. um mm -hmm. Osobom, która gra Eko bądź Frit, może najpierw Eko, to polecam Wam przede wszystkim kupić sobie tutaj ulepszenia na toaletę. Wiadomo, platyn nie kupicie, bo platyny to musicie mieć wszystko poulepszane, żeby Wam się zaczęły pokazywać. Ale ulepszenia na toaletę i na potwory, tak jak powiedziałem chyba w poprzednim rozdziale, toaleta generuje większość przychodu. Tak samo potwory, bardzo dużo tego przychodu generują, więc bardzo dobrze jest to ulepszyć. Jak jesteście graczem Eko, to polecam naprawdę yy, no, na ulepszenie toalety wydacie 75 grzybków bo jedno ulepszenie 25 i potem drugie 50 i jeszcze potem na potwory na które wydacie 75 plus 100 czyli na potwory powiedzmy 175 chyba jak się nie mylę no i 75 na to więc to jest łącznie 250 grzybów chyba jak dobrze liczę na szybko dość sporo ale jako gracz eko polecam gdzieś tam odłożyć te grzybki jak może gdzieś wygracie albo coś w jakimś giveawayu no generalnie polecam odłożyć i ulepszyć te dwa te dwie ostatnie Ni atrakcje bo to jest bardzo istotne. Ogólnie tak, yy, szansa na maksymalne runy, to też tam pewnie sobie znajdziecie w tym, yy, jak mówiłem, o tych informacjach o runach i tak dalej, yy, w tym ogólnie arkuszu, yy, szansa na maksymalne runy zaczyna nam się od S100. Wiadomo, że im mamy więcej tych runek, na S100 nam pewnie nie będą za często te maksymalne runy lecieć, ale jak mamy tam jakieś już S125, S130, no to już coraz częściej będą te maksymalne runy lecieć. Natomiast koniec zarządcy areny, czyli taka grafika, jaką mam na przykład na Magu, to jest e 150 No i właśnie ile zajmuje nam wbicie S100 nie ulepszając tutaj w ogóle tych dwóch atrakcji, czyli po prostu lecąc bez żadnych ulepszeń, tylko sobie rozwijając bez żadnych skipów, to zajmuje, jeżeli się nie mylę, około od 4 chyba do 6 lat. Więc to jest bardzo dużo. Natomiast jak wy jako gracze eko sobie kupicie ulepszenia na te potwory, przede wszystkim na toalety, no i potem ewentualnie na potwory, to to Wam się skraca, żeby to s to wbić, że tak powiem, do około roku, od roku do dwóch lat chyba, czy tam od półtorej roku do dwóch lat, no generalnie no, różnica jest ogromna, nie? różnica jest bardzo duża no i tak jak mówię, bardzo, bardzo polecam na te dwie atrakcje, przede wszystkim na toalety, ale też na to kupić sobie właśnie te ulepszenia. Jeżeli chodzi o graczy free to play, to tutaj również polecam grzybki sobie odłożyć, natomiast no, gracz free to play wiadomo ma ciężej, też zależy czy kręci kołem, czy nie kręci za reklamki itd. Dalej. No ale tu przede wszystkim te toalety również polecam ulepszyć. To wyjdzie 75 grzyba, 25 za pierwszą to co powiedziałem, 50 za drugą, za drugie ulepszenie, więc no te toalety również nawet dla gracza free to play polecam sobie. Ulepszyć, bo to też znacznie ten czas skróci. Więc, no, żeby dobić te estoty, to jest naprawdę, no, kilka ładnych lat, nawet mając te ulepszenia. Oczywiście, mowa tu o graczach Eco Free to Play. Yy, to jest kilka ładnych lat, yy, no, powiedzmy półtora, dwa lata. Jak macie te ulepszenia, to co wam powiedziałem, jak ktoś w ogóle w to grzybów nie zainwestuje, to jest to naprawdę kilka ładnych lat. A żeby w ogóle skończyć tego załżące areny, tylko na tych dwóch ulepszeniach, no, to, to już jest, no, masakra, nie? Generalnie masakra. Generalnie mówię, jest to jeden z gorszych feature'ów jaki powstał w tej grze jeden z bardziej czasochłonnych pieniędzochłonnych, no tragedia nie, bardzo, bardzo yy, takie sobie, więc no mówię jednak tego nie pochwalam osobiście, yy, no ale jest jak jest no tutaj wam pokazuję jak to zrobić najlepiej, żeby to było jako tako optymalnie przez was ogarnięte więc no, mówię, gracz eko tutaj najlepiej na te dwa ostatnie budynki ulepszenia i potem sobie to spokojnie rozwija. Skipów raczej nie kupuje, no bo wiadomo, jeden skip 25 grzybów raczej nie ma co. Gracz free to play, tą toaletę również powinien ulepszyć, to mu wyjdzie 75 grzybków, ale też mu to da bardzo dużo. No a grzybiasz tak jak powiedziałem, każdego kupca sobie tutaj że tak powiem ogarnia <noise> powiedzmy każdy kupiec dla niego jest bardzo istotny, więc u każdego kupca kupuje ulepszenia. Ulepszenia to jest priorytet, a jak już ma wszystko ulepszone, czyli ozłocone plus przyspieszone i ma wszystko w platynach to wtedy znowu kupuje skipy i dzięki temu tacy grzybiarze potrafią w 3-4 miesiące nawet dobić to jest to, czyli mieć już szansę na maksymalne runy. No a na przykład mi osobiście gdzie ja jakoś bardzo nie tryharduję i tak dalej, skończenie zarząd areny właśnie Skipy i mając wszystko ulepszone, zajęło chyba około 250 dni, czyli mówię tutaj od E1, że tak powiem, do E tam 150, czyli do tego ekranu, który już Wam pokazałem z zakończeniem tego zarządcy areny, czyli dokładnie do tego. Więc tak to po prostu działa. Co jeszcze mogę polecić od siebie na sam początek w ogóle, jak jesteście grzybiarzem? Tutaj jeszcze w ramach tego no jak to u tego kupca robić, nie? Jak tam te ulepszenia kupadzi i tak dalej. Mogę polecić, żeby bo wiadomo, jak tutaj odblokujecie tego zarządcy areny, to od razu macie również kupca. Od razu ten kupiec wam się świeci i od razu możecie coś kupić. Jako grzybiarze oczywiście kupujecie ulepszenie na siedzisko, bo to co teraz mówię jest skierowane tylko tylko do grzybiarzy kupujecie ulepszenie na siedzisko, byle jakie, tak na dobrą sprawę. No i potem za te 20 godzin znowu macie tego kupca. To może być wyjątek od reguły. Ja tak zazwyczaj robię na nowych kontach, żeby po prostu przed tym kupcem. Zrobić sobie resecik, żeby wam się nie y, wylosowało jakieś ulepszenie na inne, powiedzmy, atrakcje, jak już je jakieś tam rozwinęliście przez te 20 godzin, tylko żeby zrobić reset, mieć tylko to siedzisko odpalone, że tak powiem, i żeby sobie ewentualnie y, drugą, drugą, drugie ulepszenie na to siedzisko właśnie y, zakupić. Siedzisko na początku generuje bardzo dużo tych pieniążków, bardzo boostuje, że tak powiem, ten Early. Więc, jako grzybiarz, można nawet nie czekać na te 20 run w resecie, tylko zrobić to szybciej, tylko po to żeby drugą, drugie ulepszenie na siedzisko zdobyć. Oczywiście może się tak zdarzyć, ja jeszcze nigdy tak nie miałem, ale słyszałem, że co niektórzy mieli. Że zamiast drugiego ulepszenia na siedzisko, ten drugi kupiec na waszym koncie, da wam same skipy, nie same tam klepsydry, tak zwane może się tak zdarzyć, rzadko to się zdarza, ale jak ktoś ma pecha, to tak może być, no ale wtedy trudno, nie. Raczej polecałbym, tak czy inaczej dla grzybiarza zaryzykować. Bo wiadomo, jak macie tu jakieś inne atrakcje zbudowane. To wtedy ten yy, kupiec może wam dać ulepszenia do jakichś tam innych również atrakcji. A no jak zrobicie ten reset, będziecie mieć tylko to siedzisko, no to wtedy jest większa szansa, że ulepszenie na siedzisko wam właśnie drugie poleci i to siedzisko wam będzie fajnie boostować yy, ten early game, jeżeli chodzi o zarządca areny. Wszystko. Chyba wszystko. Wszystko chyba powiedziałem. Nie wiem, czy trochę nie zamieszałem, jeżeli chodzi o tego kupca, bo to jest no dość skomplikowany temat, ale raczej starałem się to mówić jasno. Raczej starałem się powiedzieć, jak to kupować, jakie priorytety mieć i tak dalej. Więc tutaj, no tak jak mówię, wszystko macie w tym arkuszu. Wszystko też możecie dopytać w komentarzu. Ja starałem się to powiedzieć jak najprościej umiem, żeby na pewno każdy zrozumiał. Ja Wam pięknie dziękuję. 42 minuty. Masakra. Poradnik do twierdzy 44 ten 42, no nie umiem krótko mówić, ale tak czy inaczej ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę na dole tego filmu pamiętajcie o tym, subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discord na Instagrama i na Twitcha, linki są w piętym komentarzu oraz opisie i jeżeli czegoś nie zrozumieliście to piszcie również w komentarzu chętnie dopowiem, odpowiem, wyjaśnię dzięki ślicznie za uwagę, trzymajcie się i cześć!